udział w tym panelu wezmą Andrzej Andrysiak, tym razem jako rozmówca, panelista, prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, dziennikarz. Agnieszka Podgórska, moja koleżanka watchdogowa, czyli z organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska, to ona organizuje projekty edukacyjne takie jak Szkoła Inicjatyw Strażniczych czy Beznadzieja Małej Gminy. Jest z nami również, pojawił się nagle Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Zapraszam również do słuchania podcastu w Radiu Chyba Tok FM, Panoptykon 4.0. Znienacka jest z nami Krzysztof Pietruszewski, który jest watchdogiem od 5 lat działającym w Koninie na rzecz prawa do informacji, a aktualnie zajmuje się transparentnością w procesie transformacji energetycznej. Jest członkiem Bankwatch Network. I jest tutaj, miała być Róża Rzeplińska, ale Róży nie ma, dlatego pojawił się Krzysztof Pietruszewski. I jeszcze jest z nami Dorota Zmarzlak, która jest wójtem gminy Izabelin. A rozmowę poprowadzi Iwona Janicka. Iwona Janicka, przedstawicielka organizacji pozarządowych, ale również z ogromnym doświadczeniem samorządowym. Oddaję Tobie głos, Iwono. Rozmawiamy do... Iwono, taka prośba, żeby zostawić jeszcze 20 minut przed 18 na rozmowę z sali, które będziemy kontynuować na kolacji. O tym, gdzie ta kolacja, Państwo możecie sobie zobaczyć w programie, który dostałyście w pakiecie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Po wspaniałym dniu, wiele ciekawych dzisiaj spotkań, a przed nami jeszcze rozmowa. Mam wrażenie, że zostaliśmy na deser przed kolacją z tym tematem. Ja dziękuję wszystkim tym osobom, które mówiły wcześniej, ale w sposób szczególny chciałabym się odnieść do wypowiedzi pana dyrektora Bartłomieja Balcerzaka z Komisji Europejskiej, który mówił o zasadzie partnerstwa, o tym, jak relacje między Unią Europejską w działaniach pomiędzy samorządem, organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi powinny być równe. Jak to jest istotne, ważne w kontekście działalności watchdogowej widzimy podwójnie. Ja tutaj trzymam coś takiego. To jest dokument, który otrzymałam lata temu, nie powiem, że spod stołu, po prostu był dostępny w Komisji Europejskiej. To jest Karta Praw Podstawowych Unii. Trochę już taka, wydaje się, zużyta, ale nie. Ona od początku wyglądała jak taki poważny dokument, który miał być dla mnie ważny i faktycznie od tamtego czasu jest. Im bardziej zajmuję się tematyką partycypacji obywatelskiej, kształtowania polityk publicznych, to tym istotne jest to, myślę, że również dla Was. Ja może usiądę, bo mam kilka do Was ważnych pytań i zagadnień. Ale w kontekście tej Karty Praw Podstawowych korzystajmy z mikrofonu. Proszę, żebyście się tutaj podzielili. To jest dla Was. Możecie korzystać jak najbardziej. Dzięki. Mamy w razie czego. W kontekście Karty Praw Podstawowych i tego, co Komisja Europejska sygnalizuje i mówi, wspiera, między innymi w zapisach strategii wdrażania Karty Praw Podstawowych, mamy taki piękny zapis, że obywatele, zwłaszcza ci, którzy stoją na straży prawa i wartości, nie powinni czuć obaw o swoją możliwość wyartykułowania swoich poglądów, swoich działań, powinni działać w przyjaznych warunkach, bez zastraszania. Ja zrobię taki krótki wstęp dlatego, że podejmując się działalności watchdogowej, obywatelskiej, dbając o prawa, wartości, a niejednokrotnie o nie walcząc, spotykacie się z różnymi wyzwaniami i chciałabym, żebyście pokrótce powiedzieli, wiadomo, że nie wszyscy, bo każdy z Was, z moich gości tutaj znakomitych, trochę z innego punktu widzenia, ale z czym Wam przychodzi do głowy, z czym Wy się mierzycie, zarówno w swojej działalności na co dzień,
Czym się zajmujecie, czym mogą zajmować się organizacje watchdogowe, aktywiści, aktywistki, którzy się podejmują działań strażniczych i z jakimi wyzwaniami w tej chwili się mogą mierzyć, borykać. Agnieszka, zacznę od ciebie, a później poproszę o głos Krzysztofa. Chciałam też niekoniecznie na 20 minut przed, ale żebyśmy teraz też mieli taką przestrzeń. Pomyślcie na sali, tak jak siedzicie, czy ja się tego typu działalnością zajmuję. Jeśli się zajmujecie, to też chciałabym na chwilkę dać mikrofon na salę. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja nie powiem tylko o tym, czym ja się zajmuję, bo ponieważ mam przyjemność sprawować taką funkcję i na co dzień też spełniać swoją pasję, bo na co dzień pracuję z wspaniałymi ludźmi z całej Polski, których określa się właśnie mianem watchdogów. I żeby uwspólnić definicje różne, bo jest kontrola obywatelska, działania strażnicze, działania watchdogowe, to te działania to jest sprawdzanie, systematyczne sprawdzanie działania instytucji publicznych, sprawdzanie tego, jak przestrzegane jest prawo. Są to bardzo wyczerpujące i trudne działania, tak jak tutaj już zadając pytanie zasugerowała Iwona. I czym się mogą zajmować watchdogi? Przekrój jest ogromny. Wszędzie tam, gdzie można sprawdzać, jak funkcjonują właśnie instytucje publiczne, przestrzegane jest prawo, tam są watchdogi. Są organizacje wyspecjalizowane, sieć obywatelska Watchdog Polska, my się specjalizujemy w prawie do informacji. Obok mnie siedzi Wojtek, Fundacja Panoptykon, to jest prawo do prywatności. Są osoby i organizacje działające w miastach, w gminach i one mają całe spektrum działania. Na samym szarym końcu widzę Krzysztofa Jakubowskiego z Lublina, Fundacja Wolności. Jedna z największych lokalnych organizacji strażniczych, która sprawdza praktycznie wszystko, co się dzieje w Lublinie. Od partycypacji dróg, budowy, tego jak mieszkańcy są włączani w różne procesy. Są też osoby, które działają indywidualnie u siebie w miastach, gminach i one również sprawdzają wszystko. Często my jako watchdogi spotykamy się z takim zarzutem, że stwarzamy niepotrzebną pracę, że za dużo pytamy. Chciałam podkreślić, że watchdogi pytają po to, aby zmieniać na lepsze, aby dawać informacje, co nie działa, zgłaszać nieprawidłowości do instytucji, które mogą podjąć działania, ale też same podejmują różnego rodzaju działania zmieniające. I ja zawsze powtarzam, że zachęcam instytucje publiczne, włodarzy do tego, żeby skorzystali z zasobów, jakim są właśnie organizacje strażnicze, czy osoby działające indywidualnie, prowadzące takie działania, bo to jest darmowy, proszę Państwa, audyt. Takie osoby wskazują, co nie działa, co można robić lepiej. I co podkreślę raz jeszcze, to są działania prowadzone często po godzinach pracy, w czasie wolnym, z bardzo dużym wysiłkiem i też wymagają od nas ciągłego uczenia się, doskonalenia. My musimy znać prawo, przepisy i w tym takim działaniu myślę, że bardzo ważne jest to, że my się wspieramy nawzajem i te inicjatywy, o których wspomniała Alina na początku, które my organizujemy, jak Szkoła Inicjatyw Strażniczych czy Beznadzieja Małej i Dużej Gminy, to są inicjatywy, gdzie skupiamy osoby, które prowadzą właśnie takie działania, nie tylko po to, żebyśmy się uczyli różnych zagadnień czy od siebie nawzajem, ale bardzo ważne w takich działaniach jest wsparcie i korzystanie ze swoich własnych zasobów i podglądanie, co nam wychodzi lokalnie i wprowadzanie to w życie w różnych innych miejscowościach. To ja tytułem wstępu chyba tyle. Tytułem wstępu, dziękuję. Krzysztof,
Alina wspomniała, że działasz na terenie Konina, ale nie tylko. Generalnie Wielkopolska Wschodnia, wyzwania związane ze sprawiedliwą transformacją. Jaka jest tam wasza rola, twojej organizacji, twoja? Jakie widzisz w tej chwili wyzwania? Jeżeli chodzi o działania w transformacji, to środowisko jest bardzo hermetyczne i właściwie niewiele o nim na pewno słyszycie, tylko tyle, że trzeba dokonać transformacji, to takie jest trochę abstrakcyjne, ale u nas się tyle dzieje, że my właściwie nie mamy czasu na promowanie tego specjalnie i też wcześniej nie było okazji do tego, żeby wprowadzić tam watchdoga. Jestem pierwszym taką osobą, która po prostu wyciąga stamtąd informacje, a są to informacje bardzo podstawowe, tak typu ile środków dostał jakiś podmiot na przykład, bo takich informacji po prostu nie ma dostępnych. Wcześniej rzeczywiście pracowałem, działałem 5 lat w Koninie, gdzie rzeczywiście spotkało mnie wiele konsekwencji, tak naprawdę od gruźb po jakieś tam straszenie wyrzuceniem z pracy, bo ja oczywiście to robiłem po godzinach i różnych takich przykrych zdarzeń. W końcu otrzymałem też slapa pod sam koniec swoich działań, kiedy ja już właściwie zakończyłem praktycznie całą działalność w Koninie i to właśnie wtedy dopiero utrzymałem na sam koniec taką wisienkę na torcie, że tak powiem. I no, ma ta robota swoje blaski i cienie po prostu. Z jednej strony bardzo człowieka kręci to, że na przykład ktoś przy obiedzie mówi o nim i o jego działalności, bo znałem taką historię, ale też z drugiej strony ja widzę też tę drugą stronę medalu. Więc zagrożenia są i to często takie dla działań prywatnych. A w transformacji teraz jako członek komitetu, praca jest zdecydowanie spokojniejsza, że tak to ujmę. Nie ma takich stresów. Politycy z nami nawet rozmawiają i to nawet dość chętnie. Chętnie nas przyjmują do swoich gabinetów, żeby porozmawiać, ponieważ zauważyli, że albo żyjemy w symbiozie, albo Komisja Europejska się do nich przyczepi po prostu. I w ten sposób ta symbioza funkcjonuje i rzeczywiście czasami funkcjonuje bardzo dobrze. Aż to w ciągu swojej krótkiej kariery w tych działaniach zauważyłem, że rzeczywiście politycy zupełnie inaczej postrzegają nawet watchdoga w tej sferze niż na przykład w takiej miejskiej, że trochę go tak postrzegają jako pewnego rodzaju korzyść nawet. Więc wszystko zależy też od terenu, w jakim działamy, czy w sferze, w jakiej działamy. Tak jak, nie wiem, Alina Czyżewska działa w oświacie i też ma swoje blaski i cienie w tym działaniu. Tak naprawdę w mieście też, a my z kolei właśnie w transformacji mamy dość takie bardzo pracowite życie i bardzo pracowite działania, pełne spotkań, kontaktów na poziomie europejskim, czy na poziomie unijnym po prostu, czy na współpracy międzynarodowej, więc generalnie to się tak odbywa. I ten watchdog działa zupełnie inaczej, aniżeli na poziomie lokalnym, tak naprawdę. Więc tak by to wyglądało w skrócie, jeżeli chodzi o jakieś zagrożenia. No zawsze może się coś wydarzyć, tak naprawdę, zwłaszcza jak się jest samemu i zwłaszcza jak się nie ma organizacji za sobą, która i nie ma się tego wsparcia i właściwie wszystko się bierze na siebie, czy chcąc tego, czy nie. I brak tego wsparcia, że chyba jest najbardziej bolesną sprawą, jak się działa samemu. Tak mówiąc z doświadczenia, że rzeczywiście jak się nie ma nikogo za sobą, to wtedy czasami jest trochę strach i jest bardzo dużo stresu związanego z właśnie na przykład slapem, powiedzmy, czy z groźbą wyrzucenia z pracy, czy takim powiedzeniem uważaj, z kim rozmawiasz w pracy. No dla mnie to był szok po prostu, jak ktoś mi powiedział, że uważał, z kim rozmawiam w pracy. To było chyba moje pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością, gdzie wtedy zauważyłem, że trzeba po prostu uważać, z kim się spędza czas. Więc tych cieni jest dużo, bym powiedział. Jeszcze mam tu gwiazdeczkę, bo mówiłeś o slapach. Trochę zabrzmiało, jakbyś oberwał w twarz. To możemy powiedzieć, że w praktyce to pozew bądź inne działania prawne, wezwanie
de facto mające prowadzić do ograniczenia partycypacji publicznej, mówiąc angielskiego już w naszym polskim wariancie, to nie tylko pozwy. Mamy tyle instrumentów prawnych, że właściwie czasami są to innego typu zjawiska, bądź quasi-slap, właśnie próby zastraszenia. Ale powiedziałeś... Sorry, że ci przerwa. Że tak powiem, że przy slapie się nie zna dnia ani godziny, bo można dostać akt oskarżenia o taką bzdurę, że to się w głowie nie mieści, że ktoś w ogóle wpadł na pomysł, by to zgłosić. I takich przypadków jest mnóstwo i przeważnie są one umarzane, ale efekt mrożący jest, że rzeczywiście człowiek się zaczyna zastanawiać, czy aby na pewno to jest dobra droga. Dzięki Krzysztofowi. Ten efekt mrożący pojawił się też w badaniach. Dziękuję, że to poruszyliśmy. To jest dość ważne. Myślę, że dla części z Was również. Mam wrażenie, że im bliżej wyborów tych i kolejnych, to też nerwówka jest z obu stron, bo to też odczuwają i samorządowcy presję, do pani wójt oczywiście przejdę za chwilkę, ale chciałabym na chwilę na salę spojrzeć i zapytać Was o takie wasze działania, czy spotkaliście się z tym, że byliście potraktowani jako watchdog, jako organizacja, jako osoby, które za bardzo czegoś próbowały się dowiedzieć, albo postrzegacie siebie w ten sposób, jako organizacja strażnicza? Okej, mamy tutaj jeden głos, jeden tam na... Momencik, tutaj biegnę do tyłu. Powiedzmy, balkonie i jeden tu z mojej prawej strony. Dzień dobry, Agnieszka Krzaczek, Kogutorium. Tak, czuję się watchdogiem, od 2 lat zadaję pytania. Głównie swoją działalność prowadzę watchdogową na terenie szkół. Walczę o prawa dzieci jako prawa człowieka, ale też interweniuję w sprawach łamania prawa oświatowego. Dziękuję. Były jeszcze 2 zgłoszenia. Kacper już to drugi raz zgłasza. Dzisiaj Kacper Nowicki z Fundacji Waria Powstania. Tak, my jesteśmy watchdogiem, chociaż kiedy zakładaliśmy fundację, to w ogóle nie planowaliśmy nim być. Byliśmy przekonani, że szkoły po prostu będą z nami współpracować, bo w końcu jesteśmy wspaniałą fundacją. No i okazało się, że kiedy spytaliśmy jedną szkołę, konkretnie ZSO2 w Krzesinach pod Poznaniem, o to, dlaczego osoby pełnoletnie nie mogą zwalniać się z lekcji, a ksero w szkole jest płatne, to zamiast dostać odpowiedź, to po 2 dniach dostaliśmy wniosek o udostępnienie szkole źródeł naszego finansowania, włącznie z podaniem wysokości tego finansowania. Oczywiście pomimo tego, że nie do końca jesteśmy zobowiązani, żeby to zrobić wobec szkoły, to to zrobiliśmy. Przesłaliśmy szkole te wytyczne i 3 dni później, kiedy dyrektor dowiedział się o tym, że finansuje nas po części miasto, które jest jego organem prowadzącym, przyszedł na Komisję Oświaty Rady Miasta i powiedział, że go terroryzujemy. Więc... Czyli szybko z podejścia życzliwego staliście się ni stąd, ni zowąd postrzegani jako ten watchdog. I tu jeszcze mamy jedno zgłoszenie, okej. Okay. Tak, Pławecki Krzysztof, Fundacja Rex Kultura z Wrocławia. My akurat jako fundacja mieliśmy przyjemność jakby zmagać się z administracją publiczną, jeśli chodzi o te konkursy grantowe tak naprawdę. No bo nie wiem, czy Państwo wiecie, każdy z Was może być watchdogiem przy tych procedurach takich grantowych, dotacyjnych. I my spotkaliśmy się w zasadzie z województwem wielkopolskim i małopolskim już na etapie sądowym, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia konkursów dotacyjnych. Jeden wyrok już zapadł, przed sądem administracyjnym udało nam się unieważnić rozstrzygnięcie konkursu, a drugie postępowanie trwa przeciwko województwu małopolskiemu. I jakby skracając, chodzi tutaj o to, że jako organizacja, która złożyła wniosek w procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, nie mogliśmy się dowiedzieć, jakie były powody, motywy rozstrzygnięcia negatywnego dla nas. I usłyszałem nawet takie bezpośrednie, negatywne, wręcz nawet wulgarne słowa do mnie, że zwariowałem, że chcę się dowiedzieć, jakie były motywy, czy pan zgłupiał, że pan chce nas pozwać do sądu. No jednak są to środki publiczne, którymi dysponują organy administracji publicznej, ale troszkę jednak w interesie całego społeczeństwa i fajnie, gdyby te procedury były rozstrzygane zgodnie z zasadami i prawa, i sprawiedliwości. No i walczymy cały czas, więc taki watchdog chyba można powiedzieć, że aktywny się nam uruchomił. Dziękuję. Przepraszam, Iwona, bo tutaj wszyscy z uśmiechem, ale ja chcę podkreślić, że ten efekt mrożący to jest naprawdę bardzo mocne narzędzie. Jeżeli ktoś nie ma wsparcia i nie wie, gdzie się zwrócić, po wsparcie prawne, pogadanie,
to natychmiast przestaje działać. I bardzo się cieszę, że wy wszyscy z uśmiechem, natomiast to jest na skalę naszego kraju bardzo duży problem. Mam wrażenie, to co robimy w tej chwili, że ten nasz uśmiech to jest chęć zachowania w sobie tej nadziei na lepsze rozwiązania i to, żebyśmy mimo wszystko dalej współpracowali i działali. I wydaje mi się, że nawet jak część z nas pozwala sobie na ten uśmiech, to właśnie dlatego, że tu jesteśmy, żeby siebie wspieramy i wspomagamy. Dla tych, którzy nas oglądają, być może też nie czują tej atmosfery, że właśnie tak to może oddziaływać, to sieciowanie i wzmacnianie, o czym ty, Agnieszko, wspomniałaś. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję państwu za te głosy i sygnały, bo myślę, że one powinny wybrzmieć, że faktycznie czasami z pozytywnym nastawieniem okazuje się, że gdzieś jesteśmy w tym momencie postrzegani inaczej. Zapytam Wojtku teraz ciebie, bo mówiliśmy o tym, że tu koleżanki i koledzy walczą o prawo do informacji. Ty nie do końca jesteś na innym biegunie, ale z kolei dbasz o inne nasze prawo, czyli prawo do prywatności. To wydaje się to samo, ale Karta Praw Podstawowych ma również i takie prawa i wy o nie walczycie. Jak wiemy, też mówili tu przedmówcy o różnych narzędziach inwigilacyjnych. Czy to właśnie tego typu działalność, z którą staracie się pokazywać, że nie tędy droga? Tak, dziękuję ci. Ja pracuję w Fundacji Panoptykon, my się zajmujemy prywatnością, ale głównie w styku z jednej strony z państwem, z drugiej strony z na przykład big techami. I to jest o tyle interesujące, że i też chciałbym na to zwrócić uwagę, że działalność watchdogową można prowadzić nie tylko względem gminy, województwa, państwa, ministerstwa, ale także względem tych wielkich firm, które mają duży, jeśli nie większy w pewnym zakresie wpływ na nasze życie. Bardzo tak by uderzyło mnie to, co padło tam z tyłu sali, przepraszam, tam po mojej lewej stronie, o tym, że założyliście fundację, jesteście wspaniałą fundacją. Ja bym słyszał siebie. Jeszcze bym dodał, przecież mamy rację. Dlaczego nas nie słuchają? I to jest rzeczywiście, kiedy pytałaś o to, z jakimi problemami się borykamy dzisiaj w 2023, ale też wcześniej jako organizacja pozarządowa, to jest próba ignorowania nas, wpychania nas w pewną taką dziurę, w której my będziemy się czuli samotni, w której nikt nas nie słucha. Nawet nie po to, żeby przyznać nam rację, żeby zrobić to, czego byśmy oczekiwali, tylko po to, żeby na przykład z nami jakkolwiek rozmawiać, żeby nam powiedzieć, że nie macie racji. Ja się zajmuję w największym zakresie tematem inwigilacji ze strony służb specjalnych. No, to nie są instytucje, które chcą polemizować albo w jakikolwiek sposób rozmawiać, tylko właśnie nas wpychają do tej dziury i kluczowe w tym kontekście jest to, żebyśmy byli w stanie i żebyśmy próbowali za wszelką cenę budować sojusze, żebyśmy działali w otoczeniu, które jest nam przyjazne i które nam ufa, bo kiedy działamy w zaprzyjaźnioną organizacją sieci obywatelską Watchdog Polska, to sobie nawzajem ufamy i wiemy, że jeżeli oni coś robią, to my możemy to poprzeć w zasadzie bez głębszej analizy. I mam nadzieję, że wzajemnie. Więc to jest pierwszy problem. I to budowanie koalicji, to jest budowanie takich nieoczywistych związków, nie tylko z innymi organizacjami, na przykład z biznesem. Czasami jest tak, że nawet my, patrząc na ręce biznesowi, go krytykujemy, ale miesiąc później w innej sprawie jesteśmy w stanie zbudować wspólne koalicje po to, żeby wspólnie na przykład do decydentów wystąpić, żeby oni zobaczyli, że z jednej strony jest Fundacja Panoptykon, z drugiej strony jest Konfederacja Lewiatan i ktoś jeszcze, kto miesiąc temu był naszym oponentem w jakiejś dyskusji. Drugim problemem, o którym chciałem powiedzieć jeszcze przygotowując się do naszej rozmowy, jest coś, co wiąże się ze slapami, to znaczy strach, lęk przed różnymi działaniami. No, służby specjalne. To sytuacja, w której staramy się ujawniać, staramy się informować opinię publiczną o ich działaniach, o przekraczaniu na przykład niektórych uprawnień, no to czerwona lampka w postaci tego, że ktoś może na mnie patrzeć w jakikolwiek sposób, zapala się automatycznie. I to z jednej strony wymaga specyficznej konstrukcji psychologicznej, żeby się tym nie przejmować, a z drugiej strony wymaga wsparcia. I powiem wam tylko tyle, co my jako Panoptykon z tym robimy i w jaki sposób sobie my z tym radzimy.
Po pierwsze, mamy dwie zasady, których się za wszelką cenę trzymamy. Pierwszą z nich jest to, że staramy się, a nawet więcej, jesteśmy na 100% pewni, że działamy w zgodzie z prawem. I to brzmi może jak coś oczywistego, jak coś takiego, czego nie warto mówić, ale w działaniach aktywistycznych, w działaniach osób, które są zainteresowane tym, co się dzieje w ich otoczeniu, ta granica czasami jest trudna do dostrzeżenia i trzeba o niej pamiętać po to, żeby być bezpiecznym. Ale drugą rzeczą, którą robimy, już bardzo, bardzo konkretną, w kontekście konkretnych akcji, w kontekście konkretnych działań, to jest robienie analizy ryzyka. To znaczy, kiedy próbujemy, wchodzimy w jakiś temat, jeżeli wchodzimy w jakiś nowy typ działania, to po prostu siadamy, robimy sobie burzę mózgów i w tej burzy mózgów dostrzegamy, czy staramy się dostrzec ryzyka, z którymi się mierzymy. Czy daną akcję, którą prowadzimy, podejmie TVP Info i nas będzie chciało w ten sposób, w jakiś sposób zdyskredytować. Jeżeli tak, to co w tej sytuacji zrobimy? Czy grozi nam slap? Jeżeli tak, to co w tej sytuacji zrobimy? Ja wiem, że to wymaga pewnych zasobów, żeby to zrobić, ale jednocześnie tak myślałem, żeby to jasno pokazać, bo jako osoba, która zajmuje się tym od wielu lat, wiem, że robienie tej analizy ryzyka, nawet jeżeli jest czasochłonne, spowalnia nasze działania, powoduje, że nie możemy zrobić tyle, ile byśmy chcieli, to jednak w tych rzeczach, które już robimy, daje nam takie poczucie, że jesteśmy bezpieczni i że możemy jakby działać świadomie i możemy się skupić na celu, nie martwiąc się, że ktoś zapuka do nas do biura albo do domu o 6 rano, albo że dostaniemy jakieś dziwne pismo i tak dalej, i tak dalej. Do tego bardzo zachęcam. Ja może jeszcze jedną mam kwestię i to może zanim zwrócę się do Andrzeja, to bym przytoczyła komunikat Komisji Europejskiej z grudnia 2020. Prawa podstawowe mogą być skuteczne w życiu obywateli wyłącznie w społeczeństwie, w którym niezależne sądy gwarantują możliwość ich dochodzenia i w którym zapewnia się warunki do prowadzenia otwartej i merytorycznej debaty demokratycznej z udziałem niezależnych mediów i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. I do ciebie taka kwestia właśnie, niezależnych mediów. Jak to z takiej twojej perspektywy, jakbyś mógł trochę powiedzieć nam, wygląda? Opowiem, choć ja reprezentuję, wydaje mi się, kilkudziesięciu wydawców, którzy, jeśli chodzi o działalność watchdogową, to jest coś, co robimy na co dzień. Jesteśmy zaprawieni w bojach, choć chyba nie tak bardzo jak niektóre organizacje albo watchdogowcy działający w małych gminach. Padło tutaj na początku takie pytanie, jaki jest największy problem działalności watchdogów i w ogóle takiej działalności kontrolnej. No ja powiem to wprost, choć jesteśmy na Kongresie Współpracy Lokalnej, największy problem to jest władza. A władza na poziomie lokalnym nazywa się samorząd. I to jest miejsce, w którym stykają się niestety najbardziej dwie różne wizje świata, czyli jedna wizja świata, w której jest władza, której wydaje się, że wie lepiej i są ludzie, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Mój ulubiony przykład z ostatniej miejscowości na Dolnym Śląsku. Samorząd utworzył specjalnego pełnomocnika do spraw odpowiedzi na informację publiczną. Zajmuje się tylko tym, obsługuje jedną redakcję, bo ta redakcja dość dużo takich pism wysyła. Ma specjalny blankiet, jak przychodzi jakiekolwiek pismo, czeka do 13 dnia i wysyła informację, że to będzie informacja przetworzona. Czyli mamy następne 3 miesiące i tylko tym się zajmuje. Takich mechanizmów niestety jest więcej. Tutaj też padło pytanie o sądy, tak? Teraz przytoczyłaś sądy i wymiar sprawiedliwości. Taka króciutka historia z mojego miasta. Spółka miejska stara się o miliony dofinansowania, składa oświadczenie fałszywe. Fałszywe w sensie, że pisze, że posiada jakieś dokumenty, a tych dokumentów nie posiada. My to piszemy, spółka idzie do sądu, w drugiej instancji spółka przegrywa, wcześniej bada to jedna prokuratura, druga prokuratura, trafia sprawa do ministra Ziobry, który jeszcze raz każe prokuraturze zbadać, bada to Rada Miasta,
i żadnych konsekwencji nie ma i nie będzie. Nie? Znaczy, napiszemy o tym, co sąd w uzasadnieniu w drugiej instancji podał, ale niestety nie będzie żadnych reakcji. I myślę, że jeśli chodzi o działalność taką kontrolną, to są największe problemy. Czy to jest medium niezależne, czy to jest człowiek, który działa w mojej miejscowości. Ja mam takiego bohatera swojego małego. Miasteczko się nazywa Przedbórz, jest w moim powiecie, ma 3000 mieszkańców i tam jest tak aktywny watchdogowiec, że burmistrz już nie jest burmistrzem. No bo ileś tam spraw wyciągnął, tam nie ma mediów. Ileś tam spraw wyciągnął na wierzch, prokuratura się zainteresowała i burmistrz został skazany. I ja tej historii nie przytaczam po to, żeby pokazać, że można usunąć złą władzę, tylko po to, żeby pokazać, że może być wymierny efekt pozytywny takich działań. Ja teraz bym chciała oddać głos naszej jedynej reprezentantce samorządu, władzy, jak powiedziałeś, ale trochę w innym kontekście. Ja bym nie chciała, żeby tu była sytuacja opozycyjna, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że jako samorządowcy jesteście nierzadko w porównywalnej sytuacji. Działacie w Związku Miast Polskich, Związku Powiatów, Związku Gmin Wiejskich. I też nierzadko brakuje wam dostępu do informacji, bazujecie na niepełnych danych, podejmujecie inicjatywy gdzieś wyżej i też macie pewne konsekwencje. Zanim byśmy sobie porozmawiali o rozwiązaniach, które możemy zastosować, poniekąd już Agnieszka zasygnalizowała, i co możemy, jak prowadzić, jakie warunki, to jakbyś mogła, Doroto, zastanowić się z tego punktu widzenia, czy jako samorządowcy, jakie wy w tej chwili widzicie wyzwania w kontekście bezpieczeństwa waszej pracy, waszej codzienności, działania. Tego nie oddam. Tego nie oddam. Myślałam, że jak biorę w rękę, to wtedy przestaje działać. No jeśli chodzi o naszą wiedzę, tudzież jej brak, no to są takie chyba znane, mam wrażenie, przynajmniej w tym środowisku rzeczy, jak na przykład rozdział rządowych funduszy. I my też zwracaliśmy się z pytaniami, teraz już nie wiem, który jest ten Polski Ład, szczerze mówiąc, 7., 9., nie wiem, które rozdanie idzie. 6., ale z tymi PGR-ami, ze wszystkim to już chyba dalej. No w każdym razie również na początku tego rozdawnictwa zwracaliśmy się z pytaniami dokładnie takimi, jakie tu właśnie pan z Wrocławia mówił o kryteria podziału tych środków. No i na te pytania nie dostajemy w zasadzie żadnych informacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc jakby to, o czym tu mówicie, można w zasadzie jak kalkę przełożyć na relacje rząd-samorząd. Przy czym to jest też tak, że zawsze jak jesteśmy w jakimś gronie samorządowym i coś chcemy od rządu, no to często mówię naszym koleżankom i kolegom, no jakby okej, a my? Jakby no jeśli chcemy tego od rządu, to zastanówmy się, czy sami to pokazujemy, tak? Nie wiem, jakieś pytania o wydatki kancelarii premiera, prezydenta, tego typu rzeczy. No ale urzędy miasta, urzędy gmin też mają wydatki, tak? Czy my to pokazujemy? Więc no tak najprościej to mówię, no to jest dokładnie to przełożenie tego, co się dzieje na relacji społeczeństwo, samorząd, rząd. Pytałam o to dlatego, że i Wojtek Klicki wcześniej w wypowiedzi też zabrzmiało, że po prostu możemy w niektórych zagadnieniach, obszarach budować sojusze i siebie wzajemnie wspierać. I na pewno wtedy, kiedy jest ta działalność rzecznicza, no to czy to robią federacje organizacji pozarządowych, czy związki samorządów, czy związki zawodowe, czy organizacje pracodawców, nierzadko właściwie dbamy o te same właśnie procedury, zasady. I później jest kwestia, jak to wdrażamy w praktyce. I faktycznie były tutaj kwestie związane z tym, jak tworzyć te warunki przyjazne. Agnieszka wspomniała, że mógłby być to pewnego rodzaju audyt de facto i pomoc samorządom. Jak ty patrzysz na to z waszego punktu widzenia?
Ja mam takie poczucie, jak was tutaj słuchałam, że ważna w tym wszystkim jest intencja. Tutaj taka poszła definicja, Agnieszka powiedziała taką definicję watchdoga, po co są robione działania watchdogowe, tak? I żeby zmieniać na lepsze. I ja mam poczucie, że takie działania watchdogowe, jest spora grupa samorządowców, która by przyjęła chętnie, tak naprawdę z taką intencją, żeby coś usprawnić. Natomiast no, ta intencja jest różna. No, najczęstszym chyba takim, no nie wiem, oskarżeniem watchdogów przez samorząd to jest wykorzystywanie różnego rodzaju informacji no, politycznie, tak, do tej lokalnej polityki, żeby nimi jakoś tam zmanipulować i rozgrywać to w celu, nie wiem, no, oczerniania lokalnej władzy. I ja sobie myślę, że jakby obydwie strony trochę muszą to przyznać, tak? Znaczy ja jestem, absolutnie mogę wam to przyznać, ja jestem pierwszą kadencję wójtem. Wywodzę się zawodowo z biznesu, ale hobbystycznie z NGO-sów. Sama chodziłam po warszawskich burmistrzach i prosiłam ich tam o udostępnienie miejsca na kooperatywę spożywczą. I jakby ja mam poczucie, że samorząd się dzieli, polski samorząd, na jednak dwie kategorie, znaczy na pewno ich jest więcej, ale jest ten taki stary samorząd, tak to określę, wielokadencyjny, który uważa, że jest wybrany, w związku z tym namaszczony, wskazany palcem Bożym i wie lepiej. Ale jest też ten nowy samorząd, ten młody, to są ludzie wybrani, nie wiem, w dwóch ostatnich, albo w poprzedniej kadencji, albo w tej. I ja naprawdę znam bardzo dużo młodych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi, są transparentni, udostępniają i ja myślę sobie, że to jest jakby naprawdę dobry kierunek i jest nadzieja, że to będzie szło w dobrą stronę. I generalnie samorządowi trochę szkodzi ta gloryfikacja, bo jest taka w Polsce gloryfikacja, że to najlepsza reforma, najbardziej udana i tak się wszyscy utwierdzamy w tym, że tam nie ma nic do poprawy, a do poprawy jest bardzo wiele. No ale też jest tak, że jest mnóstwo różnego rodzaju organizacji pozarządowych, ludzi, którzy używają tego prawa dostępu do informacji publicznej w celach jakichś totalnych manipulacji. Pan powiedział też o tej fundacji. No ja u siebie w gminie już mam 4 stowarzyszenia, które powstały tylko po to, żeby ze mną walczyć, tak? I oczywiście można teraz powiedzieć, że ja jestem sędzią we własnej sprawie i ja mówię, że bo to może są watchdogi, a ja mówię, że oni ze mną powstali, żeby ze mną walczyć. No stowarzyszenia nie robią absolutnie nic, wszystkie składają się z tych samych osób, więc no nie wiem, każdy wydaje mi się, że powinien się gdzieś tam uderzyć w piersi i spróbować to poprawić, aczkolwiek też muszę powiedzieć, że tutaj ta główna sprawczość jest po stronie samorządu, tak? Znaczy ja zawsze uważam, że ten, kto ma więcej władzy, więcej siły, jest bardziej odpowiedzialny za daną relację. No i tutaj jest rzeczywiście tak, że no my zawsze możemy sobie dotrudnić prawnika pana na stanowisku tam pełnomocnika, tak? A wy jakby musicie poświęcić na to własną pracę albo zebrać pieniądze. No. Ja jeszcze bym dodała tutaj, zresztą pamiętam wypowiedź profesora Rogulskiego a propos samorządów i tego, że to jest kwestia kultury po prostu. Bo jeśli szanujemy drugiego człowieka, znaczy ja to sobie dointerpretowałam, żeby było jasne, że jeśli szanujemy drugiego człowieka, to zakładamy jego dobre intencje i nawet mamy w 7 zasadach konsultacji dobrą wiarę w to, że wszyscy chcemy dobrze. A mogę wejść na chwilę w tryb polemiczny? Proszę bardzo. Bo ja się nie zgadzam, że najważniejsza jest intencja, bo to jest nierozstrzygalne. W sensie, jeżeli są dwie strony i zaczniemy rozpatrywać ich intencje, to nigdy nie dojdziemy do jakiegoś wymiernego, no, nigdy tego nie określimy konkretnie, dlatego najważniejsza jest litera prawa. Jeżeli ktoś ma prawo wystąpić o informację i spełnia warunki wystąpienia o informację, to urząd ma obowiązek je udzielić, nieważne w jakiej on to robi intencji. Tak, okay. Tylko że jakby potem co się z tym dzieje, tak? To połóżmy tą odpowiedzialność na dwie strony. Okej, okay, ja udostępniam wszystko, ale druga strona tym nie manipuluje, tak? Znaczy jakby to zróbmy tak, że jeśli druga strona bierze tę informację i udostępnia tylko część z niej, coś wycina, coś zasłania, coś podkreśla i pokazuje tylko część, to też za to odpowiada.
bo ta ustawa o dostępie do informacji naprawdę nie jest idealna. Zresztą to wszyscy przyznają i to, co to jest oczywiście, jakby jest wiele urzędów, w których powstał człowiek do odpowiadania na informacje publiczne. Ja byłam bliska utworzenia takiego stanowiska, nie dlatego, że chcę komuś robić na złość, tylko dlatego, że jak ktoś chce ode mnie nie wiadomo ile faktur, to ja po prostu nie mam człowieka, którego mam oderwać od roboty, tak? Znaczy wszyscy zasuwamy, wbrew temu, co ludzie myślą, na maksa i po prostu nie ma człowieka, który będzie stał i kserował. No, poradziliśmy sobie, ale jakby rozłóżmy tę odpowiedzialność po obydwu stronach, tak? Bo teraz jest trochę tak, że jakby jest ten trochę takie rancho, pan wójt pleban, tak? I te biedne NGOsy, przepraszam, tak? Te takie, które jakby każdy niech będzie odpowiedzialny za to, co robi i również tej odpowiedzialności oczekiwałabym od watchdogów, tak? Jak ktoś chce, że tak powiem, złodzdogować moją gminę, naprawdę z przyjemnością zapraszam pana też. Bardzo chętnie wysłucham tego feedbacku, tak? Okej, Agnieszka już się zgłaszała i Wojtek. To jeszcze wzmacniając głos, że każda osoba ma prawo do informacji, to dodam, że nadużywanie prawa i określanie tego przez samorządy jest bardzo często używane w zarzutach do organizacji strażniczych. My sobie z tym radzimy, posprawdzamy, ile tych wniosków jest i też to publikujemy. Natomiast jest bardzo proste rozwiązanie. Informacja udostępniona na przykład w biuletynie informacji publicznej, jeżeli tam się znajduje, to urząd nie ma obowiązku później odpowiadać, udostępniać, odpowiadać. Po prostu mówi, wszystko jest w BIP-ie. Dla mnie idealna sytuacja jest taka, wszystko wrzucamy do biuletynu informacji publicznej, każda osoba może zobaczyć. Udało nam się znaczy jeszcze nie do końca, bo miało być już oficjalnie, miały być rejestry umów. To jest bardzo proste narzędzie wtedy, dostęp do informacji publicznej. Każda osoba może z niego skorzystać, sprawdzać. Nie trzeba być watchdogiem. I to, o czym pani wójt tutaj mówi, że to może być narzędzie walki, jasne. Różne, w sensie narzędzia są różne, można je wykorzystywać. Natomiast tu jest bardzo prosty sposób. Jeżeli wszystko jest jawne, to... To ja też wejdę w tryb polemiczny, mogę? A propos wszystko jawne. Ja absolutnie jestem za, wszystko jawne, tylko pozbądźmy się, nie wiem, etosu służby publicznej. I nie mówię tutaj o samorządach, tylko o całych, wszystkich ludziach, którzy pracują w administracji publicznej, bo przez samą tą nazwę służba jest takie oczekiwanie, że my będziemy, nie wiem, pracowali w jakichś, nie wiem, małych, ciemnych pomieszczeniach, najlepiej z nich nie wychodząc, jak musimy gdzieś pojechać, to najlepiej bryczką, nie wiem. Znaczy, jakby ja... Jakby to jest normalna praca w biurze, tak? Nie wiem, ludzie w biurze w Warszawie, większość pracodawców kupuje swoim pracownikom kawę, tak? No tak jest. Natomiast i ja też kupuję swoim urzędnikom kawę, tak? No akurat o kawę mnie jeszcze nikt nie zapytał, może zapyta po tym webinarium, ile urząd wydaje na kawę. Tak, wydajemy publiczne środki na kawę, ponieważ chcę, żeby moi pracownicy mieli kawę w pracy. I teraz jak ja to, nie wiem, zacznę, znaczy ja tego specjalnie nie kryję, tak, no ale też o tym nie piszę, no to zaraz powstanie w moim lokalnym internecie, no co, no wydaliśmy, nie wiem, ile tam, nie wiem, ile wydajemy, szczerze mówiąc, no 5 tysięcy w roku na kawę. Uspokoić w jednym projekcie, kiedyś liczyłam wszystkie spinacze, tak. Nie, ale wiecie, i to jest ze wszystkim. Ja kiedyś rozmawiałam zresztą z Szymonem Osowskim z Watchdoga. Jak ja mam w ogóle raportować swoje wyjazdy? No nie wiem, ja pracuję naprawdę bardzo dużo i jak mam gdzieś pojechać daleko, no to nie wiem, no zdarza mi się polecieć samolotem, tak? Który kosztuje mniej więcej tyle, co zresztą co pociąg. No ale wiecie, samolotem się przewiozła wójt, tak? Więc też afera. Więc ja chętnie wszystko ujawnię, tylko zdejmijmy ze służby publicznej ten etos, że my mamy, nie wiem, no zasadniczo pracować, nie wiem, za darmo, że to jest jakaś służba, misja, nie wiem co, no bo, ale to się tyczy wszystkich, słuchajcie, no sorry, jeśli minister, dowolny minister, budżet tego kraju to jest, nie wiem, 600 miliardów, coś takiego, no to na jedno ministerstwo średnio licząc wypada kilkadziesiąt miliardów. Ile ci ludzie zarabiają? 18, 19 tysięcy brutto, tak? I zarządzają takimi pieniędzmi, no jakby ludzie,
jakby zacznijmy się po prostu traktować normalnie, tak, po ludzku. Ja nie pełnię służby, nie jestem namaszczona, po prostu pracuję, tak, wy też nie jesteście zbawcą narodów. Ja wam chętnie wszystko powiem, tylko nie oczekujcie, ja powiem, że moi ludzie będą, nie wiem, pracowali w niedogrzanych pomieszczeniach, nie wiem co, nie używają czajników. Przepraszam, to taki jeden przykład, ale albo nie zgłaszajcie pretensji, że kupiliśmy trzeci samochód dla urzędu i się, nie wiem co, wozimy, jak oni głównie jeżdżą na kontrolę zbiorników bezodpływowych. No. To ja jeszcze, Wojtek, ale jeszcze jedną rzecz mam. Chciałabym też, żebyśmy zastanowili się, żeby nasz panel nie zakończył się no, dołożeniem takiego złego samopoczucia. Ja bym chciała wyjść z jakimiś propozycjami rozwiązań, już jakieś były, że rzućmy informacje w BIP-ie, żebyśmy się wzmacniali, sieciowali, wymieniali doświadczeniami. Wojtku, jakbyś ty, czy coś dodałbyś pozytywnego, czy jeszcze chciałbyś, czy jeszcze byś chciał coś dorzucić do ogródka? Jeśli mogę, to chciałbym jakby kontynuować tą dyskusję, ale starając się może nie tyle pozytywnego, co konstruktywnego, konstruktywnego coś w tym dostrzec. Po pierwsze, ja widzę trzy kwestie. Jedną rzeczą, jakby popierając absolutnie to, co powiedziała Agnieszka, no to jest jakby to, że i też pan przed chwilą, chwilę wcześniej, jakby prawo do informacji nie jest uzależnione od celu, w jakim jest realizowane. To jakby, no to każde, tak jak każde inne konstytucyjne prawo, prawo do wolności też nie jest po to, żeby robić dobre rzeczy, tylko żeby robić te rzeczy, które się chce robić. I nikt nie ma prawa dopytywać o to, po co to prawo mi przysługuje. Natomiast absolutnie jest tak, i tutaj jakby starając się rozumieć to, o czym pani wójt mówiła, no to jakby zupełnie trzeba oddzielić kwestię tego, że coś jest jawne, od manipulowania informacjami. No i tutaj media też to doskonale wiedzą, gdzie tutaj, gdzie są granice, gdzie jak trzeba postępować. I ja też starałem się o tym powiedzieć, kiedy po raz pierwszy zabrałem głos, że w interesie organizacji pozarządowych, w interesie watchdogów, w interesie obywateli, którzy chcą w jakiś sposób być aktywnymi w swoim środowisku, jest działanie w taki sposób, żeby byli wiarygodni. I w sytuacji, w której ktoś manipuluje informacjami, którym wycina coś, no to jest jakby tą wiarygodność na dłuższą metę traci, czy powinien stracić znaczenie, powinien stracić możliwość wpływania na przykład na tą rzeczywistość. No, powiedziawszy to, co powiedziałam na temat celu udostępniania informacji i tego, że nie ma czegoś takiego jak nadużycie prawa do informacji publicznej, że każdemu z nas przysługuje to prawo, jednocześnie mam takie przekonanie i też oparte na własnym doświadczeniu, akurat nie z samorządem, tylko ze służbami specjalnymi, że jest aspekt udostępnienia informacji, ale jest też aspekt polegający na tym, że ten, który tą informację udostępnia, z własnej inicjatywy daje kontekst, wyjaśnia, po to, żeby zmniejszyć ryzyko manipulacji, ale też nawet nie manipulacji, bo manipulacja to już jest poczyta tymi złymi intencjami, żeby zmniejszyć ryzyko nieporozumień. No bo rzeczywiście trzy samochody. Ale jeśli w takiej odpowiedzi byłaby możliwość wyjścia, czy jakby nie możliwość, możliwość jest, żeby była praktyka wyjścia poza to, co jest obligatoryjne, no to po prostu ułatwi to wszystkim współpracę i ułatwi to, co jest tytułem naszej konferencji, czyli budowanie mostów. Wydaje mi się, że to jest jakaś wspólna odpowiedzialność, żeby budować organizacje, które są godne zaufania, czyli jakby nie manipulują informacjami, ale żeby nie manipulować, muszą mieć ten kontekst, muszą czasami móc je lepiej zrozumieć, więc wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo przydatne dla nas wszystkich, czy mogłoby być przydatne. Bardzo cenne, wiem już, dostałam informację, że te 20 minut, co miałam, to już mniej. Bardzo ważną rzecz, którą poruszyłeś, to jest kwestia tych manipulacji i nieporozumień, dlatego że w dwie strony obrywamy i obrywają i samorządowcy, ale też my jako aktywiści, aktywistki, będąc później w różnych nie mediach, w formie strzałek i powiązań, także w różnoraki sposób. Ja widziałam, że się już zgłaszałeś, ale tak zastanawiałam się, czy nie do brzegu, także dam ci jeszcze głos, tylko chciałabym jedną rzecz, to może ty i później jeszcze ja spróbuję jakoś konkludować. Króciutko.
O dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Ja się zgadzam z panią wójt, że rzeczywiście są dwie kategorie, może ich podziałów jest więcej, ale te dwie takie kategorie podstawowe samorządowców, czyli nowsi i starsi, i wydaje mi się, że pani wójt pada ofiarą wizerunku tych starszych. Bo niestety jest tak, że samorządowcy wieloletni mają mnóstwo złych pomysłów, ale zaraz będzie pozytywna jakaś próba rozwiązania. Ja ostatnio chodzę za takim tematem, on mnie strasznie zadziwił. Jest firma w Polsce, która szkoli samorządowców za pieniądze, jak unikać i nie odpowiadać na informację publiczną. Samorządy wykupują taką usługę, wysyłają ludzi na szkolenia i są szkoleni. A teraz pozytywne. Ja, wydaje mi się, mam jakieś pozytywne rozwiązanie, tylko że ono jest bardzo trudne. Po prostu polskiemu samorządowi, zwłaszcza lokalnemu, potrzebna jest głęboka reforma. O tym się nie dyskutuje, mamy 25 lat jednej ustawy, nikt na nią nie spojrzał, nikt na niej nie dyskutuje, co nie działa, co trzeba poprawić. I myślę, że to był taki bardzo dobry punkt wyjścia. To o tym szkoleniu to tylko krótka anegdota. Sprzed 20 lat, kiedy sama kiedyś zapytałam w pewnej gminie, jak należy rozumieć partycypację, czyli mieszkańcy wpłacali tak zwaną darowiznę, żeby wybudować, powiedzmy, że wtedy wodociągi, kanalizację. Otrzymałam informację, że zgodnie ze słownikiem języka polskiego, i tutaj był cytat, była odpowiedź, była w terminie, była. Także wszystko się zgadzało. Także anegdotycznie nie powiem dokładnie kiedy, nie powiem jaka gmina, każdy mnie może tam wygooglać i znajdzie. To w ramach anegdot. A ja mam jedno rozwiązanie i to chyba będzie jakaś taka konkluzja, bo rozumiem, że nie mamy już za bardzo czasu, ale też będą pytania jeszcze możliwe z sali, że jednym z takich rozwiązań jest podręcznik Agencji Praw Podstawowych do Miasta Praw Człowieka, gdzie zwraca się uwagę i na tworzenie tych przestrzeni, warunków, dialogu, wypracowanie rozwiązań, tworzenie gremiów. Wiem, że z gremiami mamy nadaktywność różnego rodzaju samorządów i oczywiście różnego rodzaju inicjatyw, przepraszam, ale ze strony nas, aktywistów, aktywistek też wychodzą takie pomysły i to nie zawsze działa. Ale może teraz właśnie wracamy do sali. Trochę już popytaliśmy o wasze perspektywy. Są pytania, zagadnienia, luźne myśli. Mamy, jak rozumiem, 10 w porywach 15 minut. Prosiłabym się o jeszcze możemy. Głosy związane z tematem naszej tutaj rozmowy. O wszystkich innych porozmawiamy na kolacji. Proszę pierwszy głos. Pierwszy i tutaj drugi rząd pani. Dzień dobry, Sławomir Stańczuk z tej strony. Tutaj na początku naszej rozmowy pan Krzysztof wspominał o bardzo mocnej samotności w działaniu takiego aktywisty. Ja mając gdzieś tam pracę zawodową i myślę, że przydatne społecznie zajęcie dodatkowe jako pole lawendy w województwie mazowieckim. W perspektywie jednego miesiąca miałem 3 kontrole sanepidu, nadzór budowlany, straż pożarną. W kontekście gdzieś tam może według samorządowców potencjalnego zagrożenia, że zbyt wiele pytań zadaje o pewne działania samorządowe czy prezydenckie. No i co wtedy? No i jak na przykład takiego typu aspekty prawne odbijają się na pojedynczej osobie, jak się przed tym bronić? No jesteśmy sami, nie wiem, czy zgłaszając się do jakiegoś większego watchdoga, taka osoba, która próbuje sobie jakoś z tym radzić, może liczyć na jakieś wsparcie prawne, jakieś doradztwo, jakoś wybrnąć z tej sytuacji, no bo jest, powiedzmy, jednostka samorządu terytorialnego, a najczęściej ego pojedynczych osób per mieszkaniec. I jak sobie z tym poradzić? To jeszcze jedno pytanie, kwestia i później nasi goście spróbują odpowiedzieć. Tutaj jeszcze była pani. Ma już ja mikrofon. Też się zgłoszę do głosu. Ale musisz usiąść, bo inaczej... To możemy dać pani mikrofon? A, dobra. Dobra. Tutaj dzień... pani, bo przepraszam, nie znam dlatego. Dzień dobry, Małgorzata Jagoda, Stowarzyszenie Wspólna Letnica oraz reprezentuję też Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Letnicy i jestem też sołtyską Letnicy, więc też poniekąd sprawy samorządu terytorialnego są mi bliskie.
I tak sobie pozwolę przytoczyć może kilka sytuacji, które miały miejsce w mojej gminie, ponieważ uważam, że niestety ta współpraca z mojego punktu widzenia no, nie układa się ani między sołtysami, a panią wójt. I też jest pewna dyskryminacja, która nie powinna raczej mieć miejsca. Między innymi może podam dwie przykładowe sytuacje, jak zwróciłam uwagę na bezpieczeństwo dzieci przewożonych do szkół i zadałam kilka pytań i zostałam potraktowana jak wróg właśnie przez to, że... Persona non grata. Tak, że pytam. Oczywiście spotkały mnie też z tego tytułu pewne nieprzyjemności, włącznie chyba z obrażaniem i nawet wręcz z szantażem. Ale nie wiedzieć dlaczego właśnie ostatnio się okazało, że jednak została przebudowana zatoczka autobusowa dla dzieci, która znacznie zwiększy bezpieczeństwo, czyli mogę się chyba poniekąd troszeczkę pochwalić, że te działania być może jakiś skutek odniosły. Inną sprawą jest to, że wydawane są też decyzje środowiskowe w takim bardzo urzędniczym trybie, bez pytania mieszkańców i bez w ogóle przemyślenia takiego, jaki wpływ będzie ta decyzja miała na życie tych mieszkańców. Akurat w naszej wsi chodziło o kopalnię żwiru i piasku. Ta sprawa zresztą dalej się toczy, nie wiadomo jeszcze, jaki skutek będzie miała. Trzecią sprawą, tak z ostatnich dosłownie kilku tygodni, jest zapytanie o nagranie z komisji Rady Gminy w ramach właśnie zapytania o dostęp do informacji publicznej i tutaj odpowiedź, którą otrzymałam, nie do końca mnie usatysfakcjonowała, więc w dniu wczorajszym skierowałam to do watchdogów, zobaczymy jaka tu będzie odpowiedź, ale tak naprawdę kończąc tą moją wypowiedź o tym, co się dzieje, myślę, że jest wiele gmin pewnie takich, w których się dzieje i dobrze i takich, w których troszkę gorzej. Natomiast zbliżają się wybory i mam nadzieję, że po nich, niezależnie od tego, czy zmiany w samorządach w składzie będą, czy nie, ważny jest ten element edukacji, ponieważ sołtysi czy radni, którzy zaczynają piastować te funkcje, tak naprawdę nie mają pojęcia do tego, jakie mają prawa i obowiązki. I myślę, że tutaj rozwiązaniem byłoby, gdyby samorządy, gdyby władze zadbały o właśnie takie doedukowanie i szkolenia także organizacji pozarządowych. Dziękuję. Mamy jeszcze dwa głosy, a chciałabym, żebyśmy to odpowiedzieli tutaj. Być może te głosy będą podobne, czyli co robić, więc ja pozwolę sobie jeszcze dopuścić tu pana i Alina w charakterze uczestniczki już usiadła. Może, halo? Mogę? Tak, proszę. Wróbel Włodzimierz. Tak sobie myślę, my tu rozmawiamy o tych samorządach. Czy nie obawia się państwo i pani wójt w perspektywie tego, co się dzieje w kontaktach na linii rząd, samorządy i ograniczenie zadań i dochodów gmin, czy to nie zmierza ku temu, żeby likwidować te samorządy, bo za chwilę, jeżeli państwo nie będziecie realizowali swoich zadań, nie będziecie, czy nie stajecie się państwo niepotrzebni, bo nawet będziecie źle postrzegani przez mieszkańców. Ja myślę, że pan zadał świetne pytanie na kuluary. Super. I przepraszam, że pewnie nie odpowiemy w tym panelu. I Alino, tobie głos. Tak, przede mną. Dobrze, to jeden, bo żeby nasi eksperci zdążyli jeszcze odpowiedzieć. Dzień dobry, ja się nazywam Monika Skrzetuska, jestem ze Szczecina. I tak zastanawiałam się przez cały czas, czy się odezwać i się chyba odważę. Powiem tak, to co państwo mówią, oczywiście bardzo to szanuję i fajnie dowiadywać się, co się dzieje w Polsce. Ja tutaj cieszę się, że głos zabrała pani wójt i powiedziała coś bardzo ważnego, że i dała nam do zrozumienia, że każdy z nas jest tylko człowiekiem. Ja mogę powiedzieć, że jako pierwsza kobieta w Polsce założyłam ośrodek pomocy postpenitencjarnej. Staję w ochronie więźniów, byłych więźniów i ich rodzin.
Od samego początku miałam pomoc samorządów. Bez naszych urzędów, jeżeli chodzi o Szczecin i nie tylko Szczecin, nie zrobiłabym nic, a w Szczecinie stworzyliśmy imperium tak naprawdę pomocy osobom, które wychodzą z jednostek penitencjarnych. Zapoczątkowaliśmy to takie działania na całą Polskę. I powiem taką szybciutko, sytuację z 2020 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs na prowadzenie ośrodków pomocy postpenitencjarnej. Taki grant otrzymało 60 ośrodków. No i między innymi mój ośrodek i rzeczywiście po czasie okazało się, że wszyscy skazani, którzy wychodzą z zakładu karnego, zgłaszali się właśnie do nas. Ja jako prezes tego ośrodka postanowiłam sprawdzić, dlaczego tak jest, że z całej Polski, gdzie każde województwo miało swój ośrodek, wszyscy skazani przychodzą właśnie do mnie. Więc pozwoliłam sobie być takim watchdogiem i podzwonić sobie po ośrodkach. Okazało się, że nikt telefonu nie odbierał. Zgłosiłam się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o to, żeby to skontrolowali. No, pojawiła się kontrola w organizacjach pozarządowych. Okazało się, że na 60 ośrodków funkcjonowało 6. Więc może, jeżeli już rozliczamy samorządy, to również rozliczajmy organizacje pozarządowe. Dziękuję. To tyle chciałam. To teraz ja w roli uczestniczki jak najbardziej podbijam ten głos. Trzeba również sprawdzać organizacje pozarządowe. Czasami zdarza się, że również wielkie prodemokratyczne organizacje pozarządowe nie chcą być kontrolowane. Jako watchdogini, osoba stróżująca, patrząca wszystkim na ręce, powiem to w tym miejscu, ponieważ mówię to wielokrotnie publicznie. Przecież słuchajcie, znaczy mamy problem z demokracją, ale nie dlatego, że mamy złe władze. My wszyscy jako społeczeństwo mamy jakiś problem z demokracją, ponieważ w momencie, kiedy Fundacja Batorego jest pytana o wydatkowanie pieniędzy z funduszy EOG, pojawia się taka sama reakcja jak od samorządów. To jest dla mnie bardzo sytuacja, której należy się przyjrzeć, co się z nami dzieje, że kiedy my stajemy w pozycji władzy, z nami się dzieje, zachodzą te same mechanizmy. Jeżeli chodzi o starych i nowych samorządowców, mamy obywatelską Dąbrowę, której się bardzo silnie przyglądam. Jutro będzie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym rozprawa. Zgłosiłam do nadzoru wojewody niezgodny z prawem program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który był fajnym programem dla fajnych swoich organizacji. I niestety dzieje się coś takiego, że jak człowiek każdy zasiada na stanowisku władzy, polecam wszystkim taki artykuł naukowy profesora Bogdana Wojciszkę, Psychologia władzy, te mechanizmy, one się zadziewają na poziomie nawet hormonalnym, nawet hormony w ślinie się zmieniają w momencie, kiedy my nawet w sytuacjach laboratoryjnych jesteśmy w pozycji jakiegoś lidera, liderki. Pani Alino, bo pani prowadząca mi zwróci uwagę, że nie kontroluje czasu. Czy my mamy pytanie? Gdzie jest prowadząca? Tak. Myślę, że były kluczowe... były kluczowe pytania. Jak sobie radzić z chwilą ostracyzmu, poczucia samotności? Myślę, że to są te takie, jeśli wychwyciłam... Ja mogę odpowiedzieć panu w sprawie tego praktycznego wniosku związanego ze slapami, bo mamy to przećwiczone. Niech pan szuka jakiejś zewnętrznej organizacji, która panu pomoże, bo prawnicy z tego regionu raczej nie będą chcieli się, no wiadomo, nie będą chcieli się zaangażować, a w dużej części slapy wynikają nie tylko z tego, żeby zastraszyć, tylko żeby docisnąć finansowo. Czy to jest medium, czy to jest jakaś mała organizacja, wydanie 20 tysięcy na dwuinstancyjny proces, to jest dla wszystkich olbrzymia kwota. W związku z tym zewnętrzne, czy helsińska, czy jakieś inne duże organizacje, i to jest najlepsze rozwiązanie. To jeszcze dodam, że sieć obywatelska Watchdog Polska prowadzi bezpłatną poradnię prawną w zakresie dostępu do informacji publicznej, ale też pomagamy w różnych kwestiach związanych z sprawami samorządowymi. Jak ktoś ma problem ze slapem czy innymi sprawami lokalnie, to też do nas zapraszamy, to po pierwsze. Po drugie, już za chwilę uruchamiamy kolejną edycję Szkoły Inicjatyw Strażniczych, gdzie to wsparcie, sieciowanie jest też na porządku dziennym, więc zapraszam wszystkie osoby chętne.
ale takie, które działają niezależnie od władzy, w sensie, że jeżeli ktoś jest sołtyską, sołtysem, radną, to zapraszamy do innych naszych działań edukacyjnych, ale to, co pani powiedziała, edukacja, wsparcie, sieciowanie jest bardzo ważne i my się tym zajmujemy, więc zapraszam serdecznie. I sprostowanie jeszcze do Aliny, że Fundacja Batorego wygrała sprawę w sądzie, w tej sprawie, o której mówiłaś, więc tutaj też... Przegrali w dwóch instancjach. Przegrali w dwóch instancjach z Ordo Iuris. Chciałabym, żebyśmy... sprawdźmy to później w przerwie. Wojtek Klicki jeszcze. Ja nie zanotowałam, jeśli... Wybaczcie, jeżeli się mylę, pytania... To krótko podsumowanie, bo nie zanotowałem pytania do siebie, więc pozwolę sobie tylko powtórzyć to, co moim zdaniem jest kluczowe. To znaczy to, że w relacjach z wszelkimi instytucjami musimy dbać o swoją wiarygodność i budować zaufanie do nas, zarówno ze strony organizacji, instytucji, z którymi kooperujemy, jak i ze strony obywateli, dla których czy z którymi obywateli i obywatelek, z którymi pracujemy. I dziękuję za spotkanie, bo tak jak przed chwilą Agnieszka powiedziała, nawet także dla mnie jest tak, że jakby zobaczenie, jak wiele osób działa na poziomie lokalnym, jest jakoś budujące, bo to na co dzień się nie widzimy, siedzimy w tych króliczych norach, a spojrzenie na siebie jest fajne. I do zobaczenia na kolacji. Krzysztof, zdania, konkluzji. Pan akurat mówi tutaj o moim przypadku, więc ja zawsze wychodziłem z założenia, że kończyłem zawsze sprawę tekstem. Zawsze u mnie się kończyło w taki sposób. Ja wychodziłem z założenia, że mój tekst ma się sam bronić, że ja go puszczam, on sobie sam żyje. Ja już w niego nie ingeruję i jeżeli ja go muszę tłumaczyć, to ja wtedy stwierdzałem, źle go napisałem. Bo po prostu nikt ze mną ma nie dyskutować, tylko mają to przeczytać. Tak ja w ten sposób wychodziłem. I tak jak tutaj Wojtek mówił, że robić analizy ryzyka, to jest jak najbardziej słuszna sprawa i teraz jak działam w Bankwatchu, to my mamy całe strategie, plany i w ogóle wszystko mamy opracowywane od podstaw, zanim w ogóle ruszymy z czymkolwiek, że wszystko mamy to już opracowane, więc nas nic nie zaskakuje po drodze właściwie. My wszystko, co mieliśmy przygotowane, to się sprawdza najczęściej, bo to robi przeważnie kilkanaście osób tak naprawdę. Więc ja akurat miałem takie rozwiązanie i wiem, że te kontrole się zdarzają, bo też my mieliśmy akurat w Koninie taki przypadek, że jeden watchdog po prostu musiał zamknąć firmę przez kontrolę z urzędu zgłaszane. Znaczy ja jeszcze nie chciałem tak dodać na koniec, że nie było, że samo zło się dzieje i tak dalej. Faktem jest, że my to robimy właśnie dla zmiany, że tak naprawdę chcemy coś zmieniać i ja zawsze wychodziłem też z założenia, że te wszystkie prawa, które mamy, o które walczymy, te wszystkie prawa, jeżeli o nie po prostu przestaniemy walczyć, czy o nie w ogóle nie walczymy, to są po prostu literami na kartkach papieru. I one mają wartość dopiero wtedy, jak zaczynamy coś robić z tym w ogóle. Dopóki ich nie robimy, to one są po prostu zapisanymi kartkami papieru. Ja stwierdzam, że albo my to będziemy robić, albo nikt tego nie będzie robił. Poza mną nikt tego nie robił i nikt już nie będzie prawdopodobnie tego robił. I właśnie to jest ważne, żebyście pamiętali, że to wszystko ma znaczenie, jak wy po prostu nadacie temu znaczenie i zaczniecie o to walczyć zwyczajnie w świecie. To ja może jako pozytywna konkluzja, to będzie z punktu widzenia gminy wiejskiej, małej gminy wiejskiej, przepraszam, będzie nieco naiwnie, ale jak chcecie się czegoś dowiedzieć, macie temat do wójta, idźcie najpierw z nim porozmawiać. Ja wiem, że na pewno jest część takich wójtów, która, jak to się ładnie mówi, was nie przyjmie, ale myślę, że część przyjmie. Zacznijmy to od rozmowy, a dopiero niech ten, nie wiem, dostęp do informacji będzie kolejnym, jakby dopiero kolejnym krokiem, a nie pierwszym. No bo jak to zostało powiedziane, to są też ludzie, ja naprawdę nie znam samorządowca, nawet takiego, co nie udostępnia, który chce źle dla swojej, nie wiem, miasta, gminy, sobie myśli, o teraz to ja to zabetonuję im wszystko, będzie im gorąco. Nie, każdy ma jakiś pomysł na ten swój samorząd. On oczywiście czasem może być niezgodny z obecnymi czasami, ale każdy da się za tą swoją gminę pokroić, naprawdę. I więc zacznijmy od rozmowy. Tak jak mówię, wiem, że nieco naiwne, ale część,
część porozmawia, naprawdę, część porozmawia, a dopiero potem DIP-y. Dziękuję. Brawo dla Państwa, brawo dla ekspertów, ekspertek i ta konkluzja o dialogu, współpracy, myślę, że jest kluczowa jak hasło Building Bridges. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Iwono za... Zostajemy zwolnieni już, możemy. Tak, dziękuję Wam bardzo. Skorzystam z okazji i podsumuję słowo podsumowania. Chciałabym, żebyśmy pamiętali, wszyscy po wszystkich stronach, prawo do informacji jest prawem człowieka. I tak samo jak gmina nie ma pretensji do obywatelek i obywateli, ojejku, za dużo dzieci robicie, my musimy ich wszystkich rejestrować. Tak samo powinniśmy traktować, ludzie zaczynają pytać, zaczynamy być społeczeństwem świadomym, obywatelskim, chcemy wiedzieć, składamy te wnioski i informacje. Nie mówcie nam, że z tego powodu musicie zatrudnić urzędnika. Być może on powinien już być dawno temu, 30 lat temu zatrudniony. Skąd pieniądze na tego urzędnika? Przyjrzyjmy się budżetom. Sprawdźmy, ile idzie na sport zawodowy, albo na promocję miasta, albo na podróże służbowe zagraniczne prezydenta Warszawy. Na przykład, więc rozmowa o samorządzie, ona musi się toczyć i też chciałam zapewnić, że my nie działamy dlatego, że sobie wymyśliliśmy, że będziemy złymi obywatelami, którzy dręczą. My zaczynamy od rozmowy. Ruchy miejskie zaczynają od rozmowy. Tworzymy organizacje tego typu dlatego, że dostajemy w twarz jako obywatele i obywatelki. I trudno nam też, to od siebie mówię, zgodzić się z tą tezą, że każdy burmistrz chce dobrze. Pozdrawiam koleżankę z Kalisza Pomorskiego, gdzie burmistrz kazał pracownicom instytucji kultury przychodzić na sesję Rady Miasta, żeby dziękować burmistrzowi z kwiatami za jakieś wspaniałe działania w sferze kultury. Więc nie chciałabym, żeby ta naiwna, jak pani powiedziała, wizja została. Gdyby tak było, to my byśmy w ogóle nie musieli działać, a jednak z jakichś powodów działamy. Dlatego działajmy dalej i też nie chodzi o to, żebyśmy byli, szukajmy porozumienia, ale niech ono się bierze ze zrozumienia problemu, jakim jest to, że my przez 30 lat trochę nie odrobiliśmy wszyscy lekcji z demokracji. I osoby, które teraz są u władzy, one też wszystkie były kiedyś w polskiej szkole i tam uczyły się, że władza to jest nieodpowiedzialność, tylko rządzenie innymi i chyba to trzeba wspólnie zmieniać i naprawiać. Także to chciałam w ten sposób zakończyć.